cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. Dzisiaj będziemy rozgrywali przedostatniego mecza Ligi 7, mamy 10 punktów. Teraz trzeba walczyć o awans, nic nam innego nie zostaje. I nie liczę już na mistrzostwo, bo to już nie ma szans żadnych. Jeżeli nie zdobędziemy awansu, zostaniemy w lidze 7 i będzie więcej odcinków z FIFA, dzięki czemu. Dobrze, zaczynamy. Przedostatni mecz Ligi 7. Moi piłkarze są gotowi, ja tu dla beki sobie dałem tego Totsa. Tak dla beki po prostu, na rezerwie, żeby sobie był. Bo jak się kiedyś wkurzę, to jak go wstawię tam, to kurde normalnie, w ogóle zobaczymy, czy ma lepsze staty. Royce szybszy, większe strzały, ale w podaniach jest lepszy ten Toc. Znowu oczywiście w dribblingu jest słabszy i lepszy w obronie i główkach. I szczerze mówiąc, to jest śmieszne. To jest trochę śmieszne. Ale no cóż, ja na pamiątkę mam tego Toca, nie mam zamiaru go sprzedawać, bo on jest z MLS. Kiedyś go spróbuję sprzedać za parę tygodni, jak będzie już droższy, to może wtedy na nim się dorobię, ale póki co niech mi się tu kurzy, pieprzy z tymi Dojczami, Polaczkami, Szwajcarami i Austriakami. Zaczynamy mecza, ja jestem ready do działania, jeżeli inni też są gotowi, to będę zadowolony. Na razie mi się żaden przeciwnik nie trafi, jestem tego pewny. No dalej, no ja jestem tu gotowy, zapraszam, czekam na wroga. Chyba ten wróg nie przyjdzie, wystarczy mi jeszcze chyba parę meczy i będę miał już kolejny level. O, o, idzie, idzie coś, dobra, Azerbejdżan. Sebastian X Pompa, ktoś mnie tu chyba chce postraszyć. Najwidoczniej swoim składem. No dawaj, kurde, grajże. Dobra, i co teraz? Aha, co on tu ma? O, Brazylię. I to trochę taką, kurde, z dupy wziętą. On nie ma Neymara, ale może dobrze grać. Zobaczymy. Zobaczymy, wszystko w swoim czasie. Dobra, czyli znowu Brazylia, mówicie. Dobra, zobaczymy tylko, jak on będzie grał. O, już dribbling, dribbling. Dobra, GC, dobrze przyjął. I Miller pchaj się, o, Bernard. Ale GC znowu zabiera piłkę. A Miller będzie już przygotowany. Jeszcze kilka takich akcji. Jeszcze kilka razy im piłkę pozabieramy. Dobrze, Gündogan podał, ale Miller znowu traci piłkę. Kurde, znowu tracimy piłkę. O-o. Czyżby to się w końcu miało na nas zemścić? Dobrze, Mats Hummels. Pięknie. Gündogan do GC'ego. GC oczywiście już piłkę stracił. Dobrze. Pięknie, no Royce. O, już mu piłkarz cierpi. A mamy minutę piątą. Trochę śmieszne. No i dobra, piłkę nam zabierają. Cross. Dobra. No i kurde, ciągle nam te piłki zabierają. To jest wkurzające. Dobra, i jedziesz. No i dobra, Marcelek nam zabrał. Podaj mu to. Oczywiście on musiał źle podać. No i teraz znowu źle podał. I on ma okazję na gola. Choć mu nie wyszło tu teraz całkowicie. Łap to! Nie! Uff! Kuźwa, dobrze! Obrona dzisiaj żywa, ale Miller! Nie podawaj do przeciwnika, ten przeciwnik jeszcze musi mieć lagi w dodatku. Dobra. Zakrzyczałem głośno, ale no nie wierzę, że obronili coś takiego. No, gorąco, no kurde, koleś! Ogarnij te swoje lagi, Neuer, bierz tą piłkę. Dobrze, masz ty szczęście dzisiaj. Kurde, ale koleś ma lagi, to widać. No nie! Z takimi lagerami nie będę grał. Jeszcze się okaże, że on wyjdzie i wygraną będę miał ja. Dobra, Royce, biegniesz. Nikomu nie podawaj, tylko biegnij. Ale Gündogan mógłby mi zejść z drogi, nie? Dobra, i jedziesz z dośrodkowaniem. No kurde, musiało mu się odbić do Dawidka. I co jest grane? Boże, jaki lager. I co? 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 Jaki Boateng? Co? Gdzie on faulował? Ja pierdolę, musiał tak sfaulować.
A idź ty, dobra, dośrodkowanie z rzutu rożnego. I Boateng niestety się nie popisał, ale chciał. Dobra, uważać na Williana. O kurde, no już dostałem żółtą kartkę i też czuję, że ten Boateng zejdzie na zmianę. Ale choć nie mam tutaj nikogo. O kurde. O kurde. O szty. Dobrze, no je. Dzisiaj nie śpisz, dzisiaj bronisz wszystko. Dobra. Gindogan podał do Royce'a i znowu szykuje nam akcję. No i niestety, kurde, spieprzył. No, co Hulkowi zostawiłeś? Te on chce, on od razu chce gole nam strzelić, strzelił Hulkiem. No jaki fart. No co się cieszysz? Zaraz, kurde, będzie remis. Oj, dobra, koniec, koniec takiego gadania. Pomin to. No widać, że Polak to nie pominie. No i po ziemi mi strzelił gola Neuer. Kurde. Co ja mam z tobą zrobić, żebyś ty, kurde, wszystko bronił? No jeszcze ma lag ten skurczybyk. Nie. Jak go laguje. I to strasznie. No i teraz zrobi dośrodkowanie. Hummels, zabierz mu tą piłkę, dobrze. Miller. Podaj mu to. Royce do Gindogana. Gindogan pewnie zaraz straci tą piłkę. Chociaż nie, walczy. Wywalczył sobie. I teraz jedzie dośrodkowanie. Oj, dobra, i dupa. I dupa. On nie chce skrzydłowymi pokonać. Tak to wygląda. No, Lama podaj. I Lama źle podała, ale... Cross. O, dobrze. Tej, walczy, kurde. Jaki walczator z tego crossa. Ale niestety, no, jego bramkarz bierze piłkę. Póki co przegrywamy ten mecz. Ale człowieku, jakie ty masz lagi. Jak ty możesz na takich lagach w ogóle grać? Ja tego nie czaję. No i teraz źle podał. No i fajnie. On to teraz może wykorzystać. I znowu jego Hulk. Czy to wykorzysta? Spieprzaj stąd, dziadu. Dobra, no i Royce też musiał źle podać. Dobrze, pięknie. No, Miller! Tracą piłkę. Sam podaj do Gindogana. Pięknie. I jedziesz do środkowania. Jak nie strzał. No i dobra, i nikogo tam nie było, Getze! Kurde, spudłował! Co za luj! Nie, no nie, nienawidzę go. No ja nie mogę, Getze, na co ty się wystawiasz na ofensywę, skoro ty goli nie umiesz strzelać? Dobra, Gindogan oczywiście pudło. Oczywiście stracił też piłkę, Schmelzer to samo. Co się z wami dzieje? No nie możemy teraz tego przegrać, bo to jest jedyna okazja na zdobycie 3 punktów bądź jednego. No i dobra, Gindogan oczywiście mnie nie słucha. Robi po swojemu wszystko. Dobra, Schmelzer. Dobrze, pięknie. O, Miller. Dobrze. No i dobra, nie, jego obrona. Jego obrona musiała mi zabrać. Dobrze, cross. Okej, nie, dobrze. Bo nam zabrali piłkę i znowu szykuje się na gola. No i kurde, jak ty im podajesz? No i oni co chwilę mają piłkę i co chwilę mają okazję, a my je marnujemy. Już Getze jedną okazję zmarnował. Miller, kurde, już chyba z 5 stracił okazji. Dobra, Miller. Teraz, albo nigdy. I ci strzelam brutalnego gola. Pięknie, Miller z kopniaka i remisujemy. Miller znowu ratuje nam głowę. Pięknie. Zajebiście. No nie wiem, co mam powiedzieć. No dobrze. W końcu z kopniaka, bo Miller to zawsze z główek nawala. Teraz musimy uważać, bo on będzie chciał pewnie przedryblować cały mój skład. No i udało się odzyskać. Kici w oko. Polaczku. O, i Getze szykuje nam szybką akcję, no którą zmarnował. Ale chciał. Chciał to zrobić. Dobra, podanie do bramkarza, wiem. Niestandardowe podejście do sytuacji. Neuer, weź to wybij. No Boateng, co mu wchodzisz w drogę? Kurde, chciał wybić piłkę, a ten mu przeszkadzał. No i dobra, jest remis. Jeżeli będzie dalej remis, no to jeden punkt tylko nam zostaje. Jest. Dobrze, super.
Zajebiście wręcz. No i 1-1. Polaczek pewnie wściekły. O, 21 minuta, ja 41, czyli 20 minut przyjemnej gry. Ale reszta to była, kurde, panika. Dobra, no pomiń to. Nie będę oglądał twojego gola żałosnego. Dobra. Kurde, ja bym mógł, to bym Boatenga zmienił, ale mam tylko Alabę. I teraz nie chciałbym zakrzywić tego. Dlatego no Boateng musi się pilnować. Świński. No Świńskiego bym dzisiaj wpuścił. Getze, sorry, ale no dzisiaj się nie wykazałeś za bardzo. Świński może coś za ciebie zrobi i Szczura wpuszczę za Royce'a. Dobra. I to tyle, co jeżeli chodzi ode mnie, jeżeli te zmiany. Dobra, szykujcie się na drugą połowę. Ty, Polaczku, przegrasz. Dobra, świetnie. Okej, i jedziemy z tym lagerem. No bo inaczej tego nie mogę nazwać jak lager. O, Lam walczy i wywalczył do końca. Jedzie z dośrodkowaniem, nie wyszło mu. O, strzelaj! No, Miller za lekko, ale chciał coś zrobić. Przynajmniej nie spudłował. Dobra. Pięknie, mają piłeczkę. Podaj z powrotem do... Kurwa, Gündogan. Ja ci już coś mówiłem. Ogarnij się, a jak nie, to zejdziesz zaraz. Dobra. Uwaga, uwaga, bo tutaj on szykuje na nas jakieś nieziemskie. Miller! O, jak Miller wpakował brameczkę i 2-1! Nie wierzyłem w Millera, że on znowu z kopniaka uwali gola, ale strzelił. No i chyba już zabiłem nadzieję tego Polaka na zwycięstwo. Jak ładnie Miller, chyba finezyjnym golem. Nie wiem jak, ale fajnie. No i teraz uważać, uważać, bo on będzie chciał doremisować. Dobra, Świński. O, Świńskiemu już zabrano piłkę szybko. Nie wygrasz! O kurde. Dobrze, Neuer. Nie śpisz przynajmniej. O to chodzi. I ta uwaga. Rzut rożny dla niego. No kurde, pewnie mi dosuje. Celowo. Dobra. Jedziesz, Miller. O! Jest, wszystkich przedryblował i szykuje dla nas hat-tricka! Kurde, może sam, ale mu Miller wszedł w drogę i zrobił nam spalonego, no niestety. Ale było blisko i by Miller strzelił sobie hat-tricka. Naprawdę, niewiele brakowało, ale no i tak ładnie dzisiaj Miller szybkie 2 gole nam tu ustrzelił, dzięki czemu mamy zwycięstwo póki co, bo to jeszcze nie jest pewne, czy to wygramy, czy to będzie remis. Wszystko to zależy ode mnie i od możliwości. Dobra, cross, zrobisz dośrodkowanie. Jebut. No i mamy rzut rożny, bardzo fajnie. O, no i co, Marcelek, pokazujesz się. Dobra, cross, dośrodkuj. Ale jego bramkarz łapie. Niestety rzut rożny zawalony. Ale fajnie, fajnie. Jeżeli utrzymamy taki wynik, podobny do tego poprzedniego, w poprzednim meczu, to mamy szansę na awans do ligi szóstej, tylko już wtedy liga szósta nie będzie taka przyjemna. O kurde, znowu Hulk. Dobrze, pięknie. Zrobiłem to celowo, żeby Polaczek nie miał okazji na strzelenie gola. Lama, podaj do niego. Miller, jedziesz. Jedziesz tu z nimi. Kurde no. Marcelo, ten to musi mieć farta w sumie. O, szykuje na nas rożnego. Jak nie gola. Neuer! Coś ty zrobił! Jakim cudem on strzelił gola? Jaki ten Hulk jest popierdolony! Ten Polaczek w sumie też. Nie wiem, jak on to zrobił. No Neuer, czemuś ty wyszedł, ty idioto pusta. No i mamy remis, kurde, walczymy. Walczymy do końca. Nie, nie wierzę, nie wierzę. Dobra, sam zrobisz to. I Miller za karę ci strzelił z główeczki hat-tricka.
i prowadzimy. Super, no kurde, Miller jest niepowstrzymany. Sam fajnie, bardzo szybko i on z główeczki zajebał hat-tricka. Pięknie już. No i teraz Hulk kurde chce hat-tricka, no będzie walczył. No wyjątkowy jest, no. Spierdalaj, Hulk. Kurde, co ty myślisz? Nie strzelisz, nie dam ci. Nie dam ci trzeciego gola w życiu. Ja się w ogóle cieszę, że ja nadrobiłem te straty. Ale kurde, przez te jego lagi nie kontroluję przycisków, no. Jakby go nie lagowało, to bym normalnie już mu wbił z 5 goli. O, ładnie. Kroos zabrał mu piłkę, ale no odebrano mu. Zatrzymaj sędzia grę. Aha, jeszcze dla mnie, kurde. No nie, no to jest jakieś porąbane. Dobra, jest 3-2. Prowadzimy. Sam, no prawie miał tą piłkę, ale mu nie wyszło. I teraz będzie chciał wywalczyć sobie trzeciego gola, którego mu nie dam. Jezu, człowieku, ogarnij te lagi. To są naprawdę kosmiczne. Oj, nie, 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 nie! Nie dawać mu trzeciego gola! W życiu! Nie! No, kuźwa! Wykopcie tą piłkę. Czy to tak ciężko? Gindogan, dobra. Miller, jedziesz. Aj, dobra. O, 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 bardzo fajnie. Szczur! Z daleka może zajeb. Dobra, nie wyszło. Ale próbowaliśmy. Przynajmniej. Pachnie mi to golem przy następnej próbie. Dobra. Szczur! Ponownie! I znowu broni. Kurde, no trzeba. Trzeba jakąś inną taktykę zastosować. Bo szczur. Szczur ciągle dostaje tą piłkę, ale jej nie wykorzystuje dobrze. Dobra, uważać na Hulka. Albo na Paulinho. Dobrze, bo ten przyjął piłkę od Brazylijczyka. A ten Kroos to już zjebał totalnie. Ale jest fajnie. 3-2. Prowadzimy. Zdobędziemy te 3 punkty, to mamy szansę na awans. Dobra. Jakiś on tu wyprowadził szybkie podanie. Teraz muszę uważać, bo kurde, ten jego Hulk. Ten jego Hulk nie ma dość. Łap to! Neuer, czemuś ty tego nie złapał, tylko to wykopał. Co za mózg. Dobra, Świński. No i Świński też stracił szybko piłkę. Uważać, uważać. Bronić się, no kuźwa. Dobrze, Boateng, ty nie śpisz. Sam jedziesz z dośrodkowaniem. Zrobisz to, ja w ciebie wierzę. Nie stać tylko tej piłki. Jedziesz. Oj, Miller, kurde, nie wyszło ci. Jakoś krzywo to podał. Ale podał, no. Piłka mu wypadła. Piłka jedzie dla nas. Podaj mu tam, dobrze. A piłeczka, jak widać, nie doleciała. Trochę po dziadosku to podanie było. Jedziemy, no i dobra. Gindogan oczywiście spierdolił. Nie biegnij po tą piłkę, nie biegnij. Dobiegł. Aż mi się wierzyć nie chce, dobra. Sam, jedziesz z kolejnym. O, jak Miller chciał z przewrotki, ale no niestety mu nie wyszło. Świński. O, tutaj walczył. O kurde, uważać, uważać. Nie możemy mu teraz dać remisu, bo inaczej będzie kapa. Dobrze, jedziesz, Miller. No i nie dopchał się z tym Thiago Silvą. Nie, ja mu nie dam wygrać. Nie ma mowy. Przed nami statystyka dotycząca strzałów. Nie wygrasz ze mną. Przykro mi. Już za późno. Miałeś swoje okazje. Ale sorry, winę tu. Dobrze. No kurde. Sam z Lamą się nie dogadał. No i dobra, piłeczka do nikogo. Wygrywamy mecz 3-2. Bardzo się cieszę, jeszcze jakieś sygnały. Hat-trick znowu dla Millera. Bardzo się cieszę. Przykro mi, Polaczku, żebyś nie ze mną nie wygrał. Byłeś blisko, ale no daleko, daleko ci do mnie. Miller 9-4. Bardzo fajna ocena. Neuer 7-2, no niestety się nie popisał. Więcej ma od niego Szmelce, rodziwo. No i Royce nieco lepiej działał, ale Schirle też walczył. No i Getsuś, no i Świński lepiej tutaj działał. Ale fajnie, ocenę ma też 8-4 sam, to jest nieźle. Dobra, wygrywamy ten mecz, 3 punkty dla nas.
i walczymy o awans. Jeżeli w następnym meczu zremisujemy, bądź wygramy, wygrywamy ligę siódmą i przejdziemy do ligi szóstej, lecz to w następnym meczu, który zapodam za kilka dni. O, coś chyba mi się jeszcze sprzedało, bo mam więcej końców niż zwykle, ale byleby mi się to zwróciło z tych paczek, które otwierałem. Dobra, no ja i tak się cieszę. Miller oczywiście dostanie swoją nagrodę. Dam mu, kurde, takiego buffa, że się zesra. Ciesz się, bo to jest twoja chyba pierwsza i ostatnia, właściwie nie pierwsza, właściwie ostatnia nagroda, bo jeżeli wygracie, to przechodzicie do ligi szóstej i zobaczymy, kim będę grał w lidze szóstej. Jak nam się uda w ogóle. Ale no, dostałeś w miarę porządnego boosta, więc powinieneś tutaj kosić każdego. Dobra, zajebiście. No, Neuer się nie spisywał dzisiaj za bardzo, no bo to było widoczne. Ale dam mu, kurde, wszystko plus 6, żeby mi coś mi tu w miarę bronił. Mats Hummels też się spisał dzisiaj, to było widoczne. No i w sumie dam mu, co by tu mu dać, tak żeby wiecie, nie przesadzić. Samowi mogę coś dać, bo on też się spisywał nieźle, a Samowi nie dawałem w ogóle jeszcze. Dam mu podania plus 15, żeby robił lepsze. Żeby te podania robił lepsze. No Royce, co z tym Royce'em? No lepiej bym zamienił tego Schmelzera za Alabę i dał Szczura za Royce'a. No ale tutaj jest teraz zakrzywienie w sumie w tym teamie. To w sumie niech Royce wróci. No i wtedy, no i teraz jest lepiej, tylko tak. Tylko będę musiał dać kogoś innego za Hummelsa albo zrobić taką zamianę. O, wtedy wszystko działa idealnie. No i dobra, Alaba będzie grał w ostatnim meczu, więc niech mi się spisze ten kolo, bo jak mi się nie spisze, no to kiepsko. Chciałbym i Motma jeszcze dać na ten finał, bo to jest ostatni mecz ich, więc wpuszczę Shakiriego. No i dam szansę Khedirze, dam mu szansę, no, żeby po prostu trochę tutaj pokazać, że no Khedira mimo tego, że jest BBVA, ale no trzeba mu dać szansę, bo to musi się liczyć z tym, że jest jakaś szansa, jest tego warty w ogóle. Dobra, Szczura jak bym wprowadził, no i tu już jest porządne zakrzywienie. Ale szczerze mówiąc, może nawet by lepiej grali. No i w sumie to tyle, jeżeli chodzi o takie taktowne zmiany, bo ja tu więcej chyba ich nie będę wprowadzał w sumie. No jest wszystko dobrze. Nie jest najgorzej. Tylko jest właśnie to zakrzywienie w teamie, ale to dlatego, bo ostatni mecz zagramy w lidze siódmej. Mam nadzieję, że oni to wygrają. Jak wygrają, to ja po prostu jestem z nich dumny. Ja wam dziękuję za obejrzenie kolejnego, przedostatniego mecza z FIFA 14 Ultimate Team Ligi 7. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo! I zapraszam was jeszcze na opening packa z... trzech paczek po 50k. Więc tak czy inaczej, trzymajcie się, na razie, yo. Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi. Witam was w kolejnym odcinku z opening packów. Tym razem osobno nagram to, bez tego meczu ligowego. Zakupiłem sobie trochę tych końców. I teraz tak, mamy trzy paczki po 50 tysięcy, wypadnie coś w nich, zajebiście, nie wypadnie, trudno, lipa. Otwieramy pierwszą za 50k i sami piłkarze, zobaczymy jacy oni to będą. Expa mi nie podwyższyło, to znaczy, że będzie lipa. Dawajcie mi tu coś, dobra, co mi tu mamy. O Jezu, tylko czterech piłkarzy nam trafiło. Na 8 duplikatów, o jest.
No to tragicznie. Samba. A wszystkich dam w ogóle na tą transferową. Może coś mi się opyli z tego. Nic nie mówię, że dostanę jakieś toca, bo ja na to nie liczę. Po prostu na transferową ich wszystkich powystawiam. A resztę to widzę, że no pójdzie chyba na quick sell. Chociaż. A Brazylię zostawię. Nie ma co. Tego piłkarza też bym zostawił, bo BPL. No a ty na quick sella, no. Co zrobić z tobą? Bo ja Anglii nie zbieram. Dobra, druga paczuszka. Nie się po prostu nie śpieszy, tylko chcę szybko je pootwierać i mieć to z głowy. I tu pewnie znowu pewnie jakieś duplikaty. Barca Anglii, kurwa. I znowu 6 na 6 w sumie. No. A, cieszę się. Dobra, na duplikat zapieprzaj. Wszyscy w sumie pójdziecie na duplikaty. Znaczy na transferową. Żeby mi się nieco na was zarobiło. Gomis. A już mam chyba Gomisa. Ciekawe. Diego. O! Tego skurczybyka nie mam. Nie miałem w sumie do tej pory. To idziesz do nas. O kurde, Evra w Juventusie. Ale mi się wierzyć nie chce. Evra w Juventusie. Oj chłopie, współczuję ci, żeś ty tam dotarł. No dlatego będę musiał cię dać na Quicksela, no stary. Przykro mi bardzo, ale no Gomis w ogóle przeszedł do jakiegoś śmiesznego klubu. Też pójdziesz na Quicksela. O kurde, na Quicksela miał pójść. Dobra, w dupie. Cahill. W sumie zostawię go. Ty oczywiście pójdziesz na Quicksela, bo ja nie zbieram Juventusu. No dobra, to w sumie ty jesteś tutaj z Chelsea. Nie, na sprzedaż, tylko do klubu idziecie. Dobra, i ostatnia paczuszka. Nic się nie trafi, trudno. Przynajmniej będę miał satysfakcję, że w ogóle otworzyłem te paczki. O, i Motma mi trafiło. No dobrze, dziękuję, chociaż tyle. Tylko czemu Rusek? Ciekawe za ile chodzi. Ale fajnie. Jak mi się trafił im ten. Jak mi się trafił Inform, no to fajnie, no to wszystko jest pięknie w sumie. Dobra. Gerej mi się trafił. O, Giroud, ty idziesz na Quicksela. I Barbo. O, zobaczymy ile ty chodzisz w ogóle w tym sklepie. O, za 6 kafli jest warty. Lub mniej. Zależy jak go kto sprzeda. Ale nie. Dobra, na transferową zapieprzaj. Quadrado. O, następny szybki skurczybyk. Pewnie też mało warty. Pewnie, ten też mało co. Na transferową. Jakiś Sandero. A w sumie ja zbieram tą Brazylię. Tylko po to, żeby ją kiedyś sprzedać. Ale fajnie, mamy Informa. Zawsze coś. Nie jest najgorzej. No to co, kolego? Albo do klubiku. A, ruska liga. Jest nic nowego w sumie. Albo do klubiku, albo cię wystawię na transferową póki co. Gerej ty na Quicksela. O, Waldek mi się trafił, Gomez, Mertens, Ivanowicz, Cardozo. Ile ten typ jest warty? Pewnie też malutko. Znany z życią. No właśnie, bieda. Ale fajnie. Zobaczymy za ile sprzedam tego Informa. No reszta to ja bym powiedział już bardziej. Dobra, transferowo kupicie. Idziecie wszyscy. Bez wyjątku. Dobra. Z
spoko. Mnie się podobało. No chociaż mi się czarna karta trafiła. Jakby mi się nic nie trafiło, no to w sumie nic by się wyjątkowego nie stało. Nie dostałem expa co prawda też, ale się cieszę chociaż z tej czarnej karty. Dzięki wielkie za obejrzenie kolejnego unboxinga, opening packa. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować, zasubskrybować. W opisie macie link do FIFA SMS. Jeżeli chcecie sobie tam przez SMS-a kupować końcówki, wiem, że większość woli teraz przez PaySafe kardy. Ale jeżeli ktoś ma dużo kasy na fonie i nie ma co z tym zrobić, to zawsze może na coinsy sobie wydać. Trzymajcie się, na razie, yo, do następnych opening packów, jak i meczów ligowych. Na razie.